Tutaj od kolegi Piotra Wójcickiego chcemy kolegom zaprezentować dwa takie gołębie, które są na sprzedaż, a gołębie te pochodzą z hodowli Folkera Namuta, a pochodzą one od strony ojca niejako. Są to gołębie wywodzące się, są to synowie Wittenbujka, po prostu Gabiego van den Abele. I tutaj teraz kolega Piotr trzyma gołębia z 2007 roku, o numerze końcowym 1142, jest to samiec. Pokażmy go do kamery, Piotr. No tak, widzimy. Zobaczmy. To jest tak jak mówiłem, ojcem jego jest syn Wittenbujka, a matką tego gołębia jest gołąb pochodzący z hodowli Petera Trosta. To jest Schumacher Renz, też hodowla. I to jest z gołębi olimpijskiego gołębia. To był gołąb... Blaue Witpen. Tak. Olimpiadę. Bolmana. Więcej może o tym gołębi powie nam Piotr, jak on wszedł w jego posiadanie, bo też z tym się wiąże ciekawa historia. Tak, tak. Ten gołąbek pochodzi od, tak jak tutaj już kolega wspomniał, od Folkera Namuta. Jest to mój serdeczny kolega. Poznaliśmy się w ten sposób, że matką następnego gołębia, którego będę prezentował, tak samo po synu Wittenbucka, to będzie gołąb 101. Jego matka, najlepsza hodowlana samica Folkera Namuta, przyleciała po prostu tutaj w nasze okolice z lotu. Ona szła po 12 konkurs i niestety szła z Francji, minęła jakoś Niemcy i wylądowała tutaj. Przynieśli ją koledzy, którzy znaleźli ją na boisku sportowym. No i ten kolega po prostu, zgłosiłem tego gołębia, przyjechał tutaj do Polski. Był zdziwiony, że jeszcze ta samica żyje. A w którym roku to było? To było w roku, muszę pomyśleć, 2006. No, 2000... Ta samica jest właśnie z 2000, o której mówisz, co złap ten, 2000... Nie, nie, to jest 2000 roku. Tak, 2006 tamta, roku. Tak. I po prostu no, tak wartościowy gołąb, że kolega postanowił tutaj przyjechać. Była to zima. No i tak się zaprzyjaźniliśmy. Miałem... Te dwa gołębie właśnie dostałeś, tak powiem. Udało Ci się je nabyć? Tak. Za żadne z tych gołębi od Namuta, miałem ich około 50, nie zapłaciłem ani złotówki, taka jest prawda. Wszystkie gołębie mi podarował, wymieniliśmy się paroma gołębiami, to co mogłem, ale naprawdę no, hodowca, który i na olimpiadach miał gołębie, naprawdę super, super hodowca. I tutaj rodzice tych gołębi, wszystko utytułowane ptaki z jednej i z drugiej strony. Właśnie ten, którego trzymasz, tak jak mówimy, on jest właśnie, jeszcze przypomnijmy, synem, wnukiem Wittenbujka od strony ojca i od strony matki jest z hodowli Schumacheren, czyli to są gołębie też Petera Trosta. Tego hodowcę też bardzo znamy. Każdy, kto interesuje się sportem gołębiarskim, wie, że Heinrich Renz i Markus Schumacher, oni bodajże w 2002 czy 2003 roku też lotowali wspólnie nawet. Mieli bardzo dobre wyniki. Później tam z przyczyn różnicowych musieli się, spółka się rozeszła. Markus Schumacher obecnie wiem, że lotuje wspólnie z Erhardem Panke. Tutaj mamy właśnie tego gołębia. Pokażmy go bliżej do kamery. Może Piotr, o tak widzimy. Tak wygląda ten samczyk. On ma numer końcowy 1142. Tak. Drugiego gołębia nie mamy tutaj akurat, ponieważ on był w innym gołębniku, ale pokażmy rodowód tutaj tego, tak, o którym Piotr mówił. Drugi gołąb na sprzedaż, którego mamy, to jest samiczka czy samczyk? To jest samczyk, samczyk nakrapiany. Tak samo jest po tym samym ojcu, czyli po tym 419, synu Wittenbujka. A ze strony matki jest właśnie ta samica, najlepsza hodowlana samica, która dała, tutaj w rodowodzie jest wszystko opisane, wiele asów, gołębi, które zdobywały pierwsze konkursy, to jest właśnie ten gołąb, z kompletem konkursu. Do Ciebie wszedł, do tutaj, że tak powiem, się pojawił u Ciebie, złapany na boisku. Takie było szczęście. No, także widzimy, takie przyjaźnie też procentują w ten sposób zawiązane. Także na razie dziękujemy, a kolegów zachęcamy do zakupu tych gołębi.